Tutaj przechowywane są periodyki. U góry przy pracowni przechowywane są tak zwane druki twarde, czyli książki. Wrócę do tego specyficznego zapachu. Mhm. Panuje tu specyficzna atmosfera i zapach. Wynika to z tego, że jednak przechowywane są tutaj papier, jakby, który pobiera wilgoć z powietrza i również mimo naszych zabiegów osiada kurz. Także no, musimy dbać tu o prawidłową wilgotność, która praktycznie powinna się wahać od 45 do 50%. Są specjalne tak zwane pobieracze wody, czyli pobierają wodę z powietrza. No, jest dział niemiecki, księgozbiór niemiecki, księgozbiór polski. Również są czasopisma, Głosy Koszalińskie od roku 53. Zapraszam do oglądania. No właśnie, a tak z marszu w środku tygodnia każdy, kto chce, może tu przyjść? Nie. Tak, poprzedniego wieku, 1900 rok. To są czasopisma stare, katalogi stare, jeszcze niemieckie, też z początku wieku. To jest akurat kodeks Behema, opowiadający o życiu w Krakowie w średniowieczu. To są głosy z początku lat 50. Pierwszy oprawione są i pierwszy jest egzemplarz z 50. roku. Następne również nawet są kwartałami poukładane i tak do dzisiaj są przez nas zbierane, katalogowane i składane również po kolei pieczołowicie. Dwutygodnik kaszubski. 61 rok. A co mi tylko leżanka tu na... To są akta polskie, które powstały w latach 1945 od działań zakończenia II wojny światowej po czasy współczesne, czyli po 2012 rok. Tutaj zgromadzono w tym magazynie prawie ponad 400 metrów bieżących akt, ale tylko instytucji, że tak powiem, administracji państwowej i tej częściowo samorządowej, która miała jeszcze tradycje przedwojenne, a ludzie, którzy tu napływali i podjęli pracę w zarządzie miejskim, Miejskiej Radzie Narodowej, po prostu też właśnie tutaj te swoje materiały przekazali. Po roku 50. mamy tutaj akta dotyczące prezydiów miejskich rad narodowych z powiatu, zarówno koszalińskiego, powiatu białogardzkiego, koszalińskiego, świdwińskiego, jak również mamy prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie, które istniało w latach 1950, czyli po powołaniu województwa koszalińskiego, aż do grudnia 1973. Na bazie Urzędu Wojewódzkiego, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie powstał Urząd Wojewódzki. Pierwszy Urząd Wojewódzki jako terenowy organ administracji państwowej, który funkcjonował do roku czerwca 1990 roku i później w ramach, kiedy weszła reforma o powołaniu samorządów szczebla podstawowego, Urząd Wojewódzki przekształci się w ten sam urząd, ale o zupełnie innym charakterze, czyli z terenowego organu administracji państwowej stał się wojewoda przedstawicielem rządu w terenie. I tak pełni. Do pomocy miał 4 urzędy rejonowe. Na tej bazie te rejonowe urzędy przetrwały do kolejnej reformy, która się rozpoczęła 1 stycznia 1999 roku i my mamy tutaj urzędy rejonowe. Tak one wyglądają przed opracowaniem. Czyli tutaj wstępne kształtowanie na poziomie archiwum zakładowego, czyli w instytucjach, które wytwarzają taki materiał. Zresztą ten materiał jest wytwarzany nie przez wszystkie instytucje, więc to się nazywa selekcja w pionie i w poziomie. W pionie obejmuje selekcję instytucji, które się typuje, a w poziomie polega na klasyfikacji akt danej jednostki poprzez jednolity rzeczowy dziesiętny wykaz akt. Tak wygląda. Powtórzę, wygląda tak przed opracowaniem akta wyglądają, a za chwilę co one wyglądają w ten sposób. Jest pieczątka aktowa, tytuł, nazwa komórki organizacyjnej, tytuł i są wprowadzane do baz danych. Te bazy danych nazywają się IZA, czyli inwentarz zespołów archiwalnych. One zostały oryginalnie przez aktotwórcę już sklejone czy też szyte
W takim przypadku zostawiamy w formie nienaruszonej, nietkniętej, szczególnie, że to by się wiązało ich tutaj, prawda, pozbycie tych części zewnętrznych by się równało zniszczeniem materiału tego histerycznego, więc musimy zostawić. Zresztą teraz mamy już formę digitalizacji zabezpieczenia materiałów. To jest skaner działowy. Może zaprezentuję jego pracę. Musi się ruszyć. On też robi zdjęcia. Tak jak panie tutaj. Tak to wygląda tutaj na ekranie, jest odzwierciedlenie oryginału. Takie księgi po zeskanowaniu trafiają do magazynu i one fizycznie nie będą udostępniane. To wszystko będzie dostępne w sieci bądź tutaj na monitorach komputerów w pracowni naukowej. Pracownia digitalizacji, taki skaner, niewiele archiwów w Polsce posiada. My akurat jesteśmy jednym z kilku, które taki skaner posiadają i zabezpieczamy właśnie nasz zasób. No jest to praca na lata. Ja jestem tutaj konserwatorem, zajmuję się też zabezpieczeniem takim fizycznym zasobu, przygotowaniem dokumentów do digitalizacji, żeby tam trafiły do zeskanowania. Najpierw trzeba je oczyścić i naprawić. Żyjątek. Tam, gdzie papier jest podarty, no to wiadomo, że jeśli można go naprawić, to go naprawiamy. Akurat mamy taką księgę w bardzo złym stanie, ale bardzo cenną. Ona tutaj trafiła do mnie do konserwacji. Wszystkie te przedarcia trzeba ponaprawiać, zagięcia wyprostować. Chodzi też o estetykę później właśnie wykonania skanów. Zakręcenie jest ekstra. Dobra, teraz jeszcze te dwa następne spróbuję Drodzy Państwo, digitalizujemy cały dostępny materiał archiwalny, a archiwalia to nie tylko papier, archiwalia to również stare nośniki dźwięku. I do takich nośników dźwięku, tu zwracam się przede wszystkim do młodszych Państwa, zaliczamy również taśmy magnetyczne. Rodzice, dziadkowie z pewnością pamiętają taki rodzaj nośnika, natomiast Wy no, nie macie prawa. Jest to rzecz, która myślę w Waszym przekonaniu będzie archaiczna. Natomiast takie coś istniało. Było to lepsze dźwiękowo i jakościowo niż dostępne dzisiaj płyty CD i DVD, chociażby się wydawać mogło, że jak to płyta CD i DVD oferuje lepsze możliwości dźwięku. Nic z tych rzeczy. Właśnie taśma magnetyczna jest najlepszym nośnikiem dźwięku i informacji.